Kozły Musiejówka. Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Szanowni Państwo, widzimy, stan drogi jest nie najlepszy. Dzięki dobrej współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi uda się wspólnie zrealizować inwestycje. Jest to w sumie odcinek ponad 14 km. Wartość zadania jest to kwota ponad 11 400 000 zł. I tak jak wspomniałem wcześniej, zadanie realizujemy przy współpracy z samorządem gminy Rososz i gminy Łomazy. Oczywiście samorządy gminne dokładają proporcjonalnie do odcinków dróg na swoim terenie. Tutaj udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. No i dzięki dobrze przygotowanym wnioskom będziemy mogli poprawić nawierzchnię na tych odcinkach, bo jak widzimy, jest ona w bardzo złym stanie. Blisko 14 km nowej nawierzchni. Dwie warstwy, ścieralna i wyrównawcza. W części miejscowości Kozły powstaną chodniki. Oczywiście niewątpliwie poprawią one bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy będą korzystać z tych chodników. No i przy okazji zostaną wykonane zjazdy, zostaną również poprawione przepusty pod drogą. Wyciągnięcie ręki również w stronę powiatu radzyńskiego na Kolembrody. Ta droga również łączy dwa powiaty. Tak, dokładnie. I tutaj oczywiście należy wspomnieć i chciałem z tego miejsca również podziękować wicewojewodzie, panu Robertowi Gmitruczukowi, bo on również tutaj zaangażował się w kwestię realizacji tej inwestycji i wiemy, że tutaj no, dzięki jemu, jego wsparciu otrzymaliśmy to dofinansowanie. Tak jak wspomniałem, no, wielkie słowa uznania i podziękowania kieruję również w stronę wójta gminy Rososz, pana Kazimierza Weremkowicza, jak również wójta gminy Łomazy, pana Jerzego Czyżewskiego, bo właśnie dzięki tej dobrej współpracy z roku na rok tych dróg powstaje coraz więcej, bo możemy sobie tutaj przeprowadzić pewną analizę. Przez te ostatnie 4-5 lat naprawdę udało nam się wspólnie wybudować wiele dróg. I mam nadzieję, że również wspólnie będziemy przez kolejne lata tych dróg budować jeszcze więcej. Przede wszystkim należą się ogromne podziękowania staroście bielskiemu i wszystkim radnym powiatowym za uwzględnienie tej inwestycji w budżecie powiatu bielskiego, ponieważ to powiat bielski składał wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Urzędu Wojewódzkiego i ogromna praca, która została wykonana wcześniej, a mianowicie dokumentacja, która przez wiele miesięcy była wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych, który tą pracę zlecał. I jednocześnie posiadana dokumentacja dała możliwość złożenia wniosku w ramach konkursu, który został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku. Już wiemy, ponieważ to już oficjalnie w tym roku konkurs został rozstrzygnięty i droga Łomazy-Kozły, jak również Kozły-Rososz uzyskała dofinansowanie w ramach jednego komplementarnego projektu. Co w ramach tego projektu zostanie wykonane? Przede wszystkim przebudowa odcinka Łomazy-Kozły-Kolembrody do granicy z gminą Komarówka Podlaska. Jest to odcinek 9-kilometrowy. Także bardzo długi. Jest to prosta droga, ale również w ramach tego projektu zostanie wykonane odcinki chodnika w miejscowości Kozły, jak również parking przy świetlicy. Zostaną wykonane zatoki autobusowe, nawierzchnia o szerokości odpowiedniej w ramach dokumentacji. Jest to droga ważna dla gminy Łomazy, ponieważ łączy centrum gminy, czyli miejscowość Łomazy, z miejscowościami, które znajdują się w dalszej odległości ponad 7 km, czyli miejscowość Kozły, Korczówka, Wólka Korczowska, jak również łączy dwa powiaty, powiat bielski i powiat radzyński. Cieszę się również, że w ramach tego projektu zostanie wyremontowana droga na odcinku Kozły Musiejówka, Rososz. Główna część tej drogi znajduje się w gminie Rososz, także również zostaną połączone w ramach tego remontu dwie gminy, gminy Łomazy i gmina Rososz.
jak dla gminy Rosłosz, jest to ważna inwestycja, jak gmina Rosłosz się do tej inwestycji dorzuciła, no jak będzie przebiegała realizacja tej inwestycji właśnie w Musiejówce, na czym będzie, czego będzie dotyczyła? Inwestycja będzie dotyczyła połączenia, wykonania nowej nakładki asfaltowej na drodze Musiejówka-Kozły. Jest to odcinek w dosyć złym stanie. Finansowanie jest wspólne. Dzięki współpracy z powiatem dokładamy po 50% wkładu własnego. Dalsze 50% to jest dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, więc taki montaż finansowy umożliwi realizację inwestycji. Jaki odcinek na terenie gminy Rosłosz? Na terenie gminy Rosłosz odcinek ponad 4 km. Musiejówka, w tym momencie droga, a jakiś czas temu nowa świetlica. Tak, tak, nowa świetlica w Musiejówce. Myślę, że te dwie inwestycje poprawią komfort życia mieszkańców Musiejówki. Chodzi tylko o asfalt, chodniki na razie nieplanowane. Tak, chodniki nie są planowane. To też mamy na uwadze względy finansowe. Podrożyłoby to koszt inwestycji, a asfalt jest ważniejszy niż chodniki, więc to w pierwszej kolejności. Gmina Rosłosz ile się dokłada? Gmina Rosłosz dokłada się ponad 600 tysięcy złotych. Drogi te powiatowe są bardzo ważne dla nas, dla radnych oczywiście, ale dla mieszkańców zwłaszcza, bo to my i mieszkańcy poruszamy się po tych drogach na co dzień i ich poprawa jest dla nas właśnie bardzo ważna. No i powiat wychodzi naprzeciw tym potrzebom i staramy się jak najwięcej kilometrów dróg jednak wyremontować i przebudować. I obecnie, tak jak pan starosta wspominał, dzięki współpracy właśnie z gminami, robimy sporo kilometrów dróg, bo już tutaj to miejsce, na którym się znajdujemy, czyli droga z Łomas przez Kozły aż do granicy właśnie z powiatem radzyńskim i w Kolembrodach, czy też właśnie stąd tutaj droga prowadząca do Rosłosza, ale też i prowadzimy inne inwestycje na terenie naszego powiatu, czy chociażby właśnie niedawno rozpoczęta inwestycja w centrum Łomas, czy też z Ortela. W Ortelu od ronda w stronę Piszczaca, która będzie robiona. Można też wspomnieć oczywiście o drugiej części drogi do Janowa, która będzie z Osówki. No już tu trochę odchodzimy może od tego miejsca, w którym jesteśmy, ale wracając tu przechodzimy do gminy Wisznice i Polubicze i opracowanie też dokumentacji na dalszy odcinek. Także można by wymieniać tych inwestycji. Staramy się, żeby jak najwięcej ich powstawało. Chciałoby się pewnie jeszcze więcej, ale robimy co w naszej mocy. Składamy wnioski o dofinansowania, współpracujemy z gminami, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakieś takie, nie wiem, zamierzenia na najbliższe lata, rok, dwa, głównie gmina Rosłosz. Co wymaga tutaj jeszcze jakiegoś takiego wkładu i co jest oczkiem w głowie zarówno wójta, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, jak i radnego powiatowego? No muszę przyznać, że już na terenie gminy Rosłosz trochę udało się zrobić, właśnie też dzięki tego współpracy. Właśnie Bo muszę przyznać, że w poprzedniej już kadencji udało się dzięki właśnie współpracy, chyba gmina Rosłosz jako pierwsza zaproponowała, żeby to gmina składała wniosek do PROWO wówczas na drogi powiatowe. Udało się zrobić dwa długie odcinki dróg, też dzięki oczywiście przychylności starosty i całej Rady Powiatu. Natomiast no mamy jeszcze takie dwa odcinki dróg, które nam leżą na sercu. Jest to droga Rosłosz-Dubica Dolna, która już jest częściowo wyremontowana i droga w miejscowości Mokre też jest odcinek, który wymaga na pewno remontu, łącznie z wymianą przepustów.